Szczęść Boże, dobry wieczór. Projekt nie idzie dostatecznie daleko i owija w bawełnę to, co powinno być jasno deklarowane. No ale być może sprawy zaszły tak daleko i upadliśmy tak nisko, że trzeba kodeksowo ujmować to, co kiedyś kulturowo było ujęte i było jasne, że bluźnierstwo, świętokradztwo, że domaga się akcji władzy, uwaga, władzy świeckiej, która dla porządku publicznego nie dozwala zamachów na fundamenty i subtelną strukturę, architekturę naszej cywilizacji, która tak, z wiary, z Najświętszego Sakramentu, nie z każdej wiary, nie z byle jakiej wiary, nie z latającego potwora spaghetti, ale z wiary świętej katolickiej się wywodzi konstrukcyjnie. Pytanie, jeśli pan pozwoli, panie marszałku, dwa pytania. Jedno takie, gdzieście byli koledzy, zbierając pracowicie podpisy pod tym projektem, kiedy u nas, panie ministrze, na Podkarpaciu ciągaliście przez wasze sądy księży za sprawy covidowe, propagandowo broniąc chrześcijan. Gdzieście wtedy byli, kiedy te procesy się jeszcze ciągnęły? To pytanie retoryczne. Ale pytanie konkretne, artykuł 196, paragraf 2. Czy nie uznajecie, szanowni projektodawcy, za zasadne, oprócz przedmiotów, wprowadzenie do tego artykułu również osób duchownych? I tu nie powinno być to doprecyzowane? Dziękuję, panie pośle, jeszcze raz. Pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękuję, Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dziękuję, miło było. Teraz pan poseł Tumanowicz z Konfederacji. Proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. W ciągu ostatnich kilku lat doszło na ulicach polskich miast do sytuacji gorszących. Rzucanie w kościoły farbą, butelkami, kamieniami. Próby wtargnięcia do świątyń w celu zakłócania uroczystości lub wyrządzania zniszczeń w środku. Wreszcie zakłócanie mszy świętej. Teraz osoby, które prowokowały i organizowały te haniebne przedsięwzięcia, zajmują rządowe ławy. Dlatego spodziewam się, że rządzący odrzucą tę ustawę w pierwszym czytaniu, bo mają już przygotowaną swoją ustawę o mowie nienawiści, która będzie oczywiście chronić wszystkich, tylko nie białych, normalnych katolików czy normalnych mężczyzn. A profanacje i ataki na Kościół będziecie wciąż tolerować. Dziękuję bardzo. Pan poseł Marcin. Bardzo szczęść proszę. Boże, panie marszałku. Szczęść Boże państwu na sali sejmowej. Ma być sesja zadawanych pytań, dlatego chciałbym zadać pytanie. Nie doczytałem, mówiąc szczerze, tego projektu, ale zainteresowany bardzo nim jestem. Co na wypadek, jeżeli nie tam jakieś czarne postaci będą masakrować budynki, fasady kościołów, jak to miało miejsce mniej więcej 25 października 2020 roku, tylko jak zainterweniuje polskie państwo, jak to się stało w roku 2020, ograniczając nam, katolikom, na przykład prawo do uczestniczenia w liturgii, we mszy świętej, w sakramentach. Co wtedy? 50 osób w kościele, 15 osób w kościele, 5 osób w kościele. Najścia policji. Naruszono Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i konkordat, przede wszystkim zasady autonomii Kościoła, wolności wyznania i równości wobec prawa. Wątpliwa jest również zgodność z prawem zakazu sprawowania sakramentów i sakramentaliów przez niektórych biskupów, a także udzielanie dyspensy dotyczącej prawa Bożego na czas nieokreślony, co zgodnie z kanonem 85 Kodeksu Prawa Kanonicznego jest złagodzeniem prawa czysto kościelnego w konkretnym przypadku. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Maj 2021 roku. Pastor John Sherwood, mający wówczas 71 lat, staje przy londyńskiej stacji metra i zaczyna wygłaszać uliczne kazania. Cytuje Biblię, te fragmenty, które dotyczą rodziny, komentuje je. Mówi takie rzeczy jak to, że na czele rodziny stoi ojciec i matka, jak to, że w rodzaju ludzkim rozróżnia się tylko dwie płcie. Przez aktywistów homoseksualnych, którzy znaleźli się na tym miejscu, zostaje wezwany patrol policji, który przeprowadza interwencję, wyrywa Biblię pastorowi, zabiera go do aresztu, gdzie pastor brutalnie przesłuchiwany spędza następną noc i dopiero następnego dnia rano zostaje wypuszczony na wolność. Pastor John Sherwood może uważać, że miał szczęście, dlatego że wiele osób w krajach zachodniej Europy, w Wielkiej Brytanii, w Szwecji za mówienie takich rzeczy, to znaczy cytowanie Biblii i mówienie o swoich poglądach wynikających ze światopoglądu chrześcijańskiego albo po prostu mówienie o faktach biologicznych, wiele osób trafiło do więzienia lub na inne kary było skazywanych przez sądy. Wysoka Izbo, tak umiera wolność słowa. Dlatego, że świat, w którym nie wolno zacytować Biblii, nie narażając się na odpowiedzialność karną, to już nie jest świat wolności słowa. Świat, w którym obowiązują mętne przepisy o mowie nienawiści, takie jakie już od wielu lat obowiązują w krajach Europy Zachodniej, takie jakie obecnie rządząca koalicja chce wprowadzać w Polsce i już ma gotowy projekt, to nie jest świat wolności słowa. Świat, w którym pod mowę nienawiści można podciągnąć absolutnie wszystko. Od merytorycznej krytyki, przez wyrażanie swoich poglądów, po zwykłe żarty, to nie jest świat wolności słowa. Dlatego potrzebujemy ustawy w obronie chrześcijan, ustawy w obronie w ogóle ludzi religijnych, żebyśmy mieli prawnie zapisaną gwarancję, że kiedy wychodzimy, cytujemy świętą księgę swojej religii, mówimy o tym, jakie są nasze poglądy, żebyśmy nie byli za to karani. I w tej właśnie ustawie taki przepis się znajduje i dlatego warto tę ustawę poprzeć. Szkoda tylko, że posłowie PiS-u i Solidarnej Polski przez 8 lat rządów swoich partii nie znaleźli czasu lub odwagi, żeby takie przepisy przez Sejm przeprowadzić, przegłosować, tak żeby u zakończenia rządów PiS-u te gwarancje wolności słowa dla chrześcijan były obecne w polskim prawie, tak? Były rzeczywistą gwarancją, a nie tylko postulatem, bo niestety przez te 8 lat nie wyszły z poziomu postulatu. Wnoszę o kontynuowanie prac nad projektem ustawy. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Adam Płaczek, Konfederacja. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w dzisiejszym społeczeństwie szacunek wobec innych oraz poszanowanie ich uczuć religijnych wydają się być często lekceważone. Żyjemy w społeczeństwie, które jest zróżnicowane pod względem kulturowym, religijnym i światopoglądowym. To różnorodność czyni naszą społeczność bogatą i piękną. Jednakże z różnorodnością wiąże się także potrzeba szacunku i tolerancji wobec innych. Niestety, często zapominamy o tych podstawowych wartościach. W epoce internetu i mediów społecznościowych łatwo jest sięgnąć po obraźliwe słowa, nie zważając na to, jakie mogą mieć one konsekwencje dla innych osób. Obrażanie innych, szczególnie ze względu na ich przekonania religijne, jest niedopuszczalne. Każdy ma prawo do wyznawania swojej wiary i nie powinien być za to atakowany czy upokarzany. Poszanowanie uczuć religijnych innych osób jest nie tylko kwestią kultury, ale także elementem budowania harmonijnych relacji społecznych. Wyzwaniem dla nas wszystkich jest więc nauka akceptacji różnorodności oraz praktykowanie szacunku wobec innych, niezależnie od tego, czy podzielają nasze przekonania, czy nie. Musimy kultywować kulturę dialogu i otwartości, która umożliwia współistnienie różnych poglądów i wyznań religijnych w Polsce. Wartości chrześcijańskie, bo te stoją u podstaw państwa polskiego, kładą nacisk na miłość bliźniego, współczucie i empatię. Chrześcijańskie wartości promują sprawiedliwość i uczciwość. To one w swoim założeniu stawiają opór korupcji, nadużyciom władzy i wszelkim formom niesprawiedliwości społecznej. W społeczeństwach, gdzie panuje sprawiedliwość, prawda i uczciwość, ludzie czują się bardziej bezpieczni. Wartości chrześcijańskie kształtują ludzi moralnie i duchowo, poprzez wartości takie jak pokora, cierpliwość, przebaczenie i pokój. Chrześcijaństwo pomaga ludziom rozwijać się jako jednostki o silnych zasadach i charakterze. Te wartości są szczególnie istotne w dzisiejszym świecie, który często promuje lewicowy hedonizm i konsumpcjonizm. Obrażanie uczuć religijnych innych osób, i nie mówię wyłącznie o wierze katolickiej, jest działaniem, które niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji społecznych, emocjonalnych i moralnych. Obrażanie uczuć religijnych jest formą dyskryminacji i nietolerancji. Każdy człowiek ma prawo do wyznawania swojej wiary i do czucia się szanowanym i akceptowanym w społeczeństwie ze względu na swoje przekonania religijne. Atakowanie czy wyśmiewanie czyichś przekonań religijnych jest naruszeniem tego prawa i może prowadzić do pogłębiania podziałów społecznych. Obrażanie uczuć religijnych może prowadzić do eskalacji konfliktów i przemocy. Słowa i brak szacunku mogą mieć ogromną siłę. Kiedy obraża się czyjeś przekonania religijne, może to prowadzić do wzrostu napięć między różnymi grupami społecznymi i religijnymi, co z kolei może prowadzić do aktów przemocy i zbrojnych konfliktów. Obrażanie uczuć religijnych jest wreszcie sprzeczne z zasadami poszanowania wolności wyznania i sumienia. Wolność religijna jest fundamentalnym prawem człowieka, które powinno być chronione i szanowane przez wszystkich. Ataki na czyjeś przekonania religijne stanowią naruszenie tej wolności i mogą prowadzić do ograniczania swobód obywatelskich. Nie tylko państwo polskie, ale my, posłanki i posłowie, wszyscy, powinniśmy stanąć na straży tych, których uczucia religijne są obrażane. Karanie tego rodzaju działań stanowi istotny krok w kierunku budowania społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku, tolerancji i zrozumieniu. W Polsce, co gwarantuje Konstytucja, nie wolno obrażać innych ze względu na ich wiarę i posłowie Konfederacji, decydując o przyszłości obywatelskiego projektu ustawy, druk nr 29, gdy dojdzie do głosowania szanując Kościół i każdy związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, zagłosują zgodnie z sumieniem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.